Cześć, w tym odcinku dowiecie się, jak włączyć ciemny motyw w sklepie Play. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i nacisnąć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz zostaw łapkę w górę, a teraz zaczynamy. A więc, aby włączyć ciemny motyw w sklepie Play, tak zwany tryb nocny, do pracy po prostu wieczorem bądź też w nocy, tak aby zaoszczędzić po prostu nasz wzrok, po prostu musimy przede wszystkim uruchomić sklep Play do pobierania właśnie aplikacji. Jak widzicie, sklep Play nam uruchamia się standardowo na motywie jasnym, więc aby to zmienić, musimy kliknąć w ikonę tutaj w lewym górnym rogu, taką z trzema poziomymi kreskami. Klikamy w tą ikonę. Tutaj rozwinie nam się cała lista zakładek. My musimy tą listę tutaj nieco przesunąć, a w zasadzie odnaleźć zakładkę z ustawieniami z takim kołem zębatym, więc klikamy w tą zakładkę. Następnie musimy odnaleźć zakładkę o nazwie motywy i klikamy w tą zakładkę. No i tutaj, jak widzicie, mamy listę motywów do wyboru, mamy jasny, czyli ten, który właśnie mam teraz domyślnie ustawiony, mamy ciemny bądź zgodnie z oszczędzaniem baterii. Więc jeżeli macie po prostu włączony tryb oszczędzania baterii, to z automatu na tym poziomie włączy Wam się ciemny motyw, ale żeby on był włączony na stałe, załóżmy, to wystarczy wybrać po prostu tutaj ciemny. I jak widzicie, motyw już mi się automatycznie zmienił. Teraz jak wrócę do ekranu głównego sklepu Play, jak widzicie, mogę korzystać właśnie ze sklepu Play w ciemnym motywie. Jest to bardziej komfortowe dla oczu, zwłaszcza w godzinach wieczornych bądź nocnych. Więc w ten sposób włączamy ciemny motyw w sklepie Play. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka. Cześć!